Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku coś specjalnego, super jaćka, jak Panzer S100 oczywiście. Potocznie super jadzia. Bitwa na mapie Karelia. Powtórkę otrzymałem od gracza Raha, Nawet. Nie jest to polski gracz, za co chciałem bardzo podziękować. Thank you very much Raha for this replays, thanks a lot. And I appreciate it. And I hope so you will send more these replays, nice replays like this one. Thanks a lot. I cóż, super jaćka. Pojazd znajdziecie oczywiście u mnie na kanale wokół Hincula. Kiedyś tym pojazdem naprawdę się zachwycałem, bardzo fajnie mi się grało. I ostatnimi czasy powróciłem do niego. Od czasu do czasu zagram sobie 2-3 bitwy, tak żeby posłuchać tego dźwięku, powiem wam, z tego działa. A działo jest naprawdę nietuzinkowe. 170 mm z niesamowitą penetracją, 299 i na pocisku premium aż 420, uszkodzenia 1050. Mamy jeszcze pociski burzące, gdzie tutaj trochę mnie dziwi, że Raha właśnie nie wozi burzaków. Przynajmniej jeden pocisk bardzo by się przydał od czasu do czasu, z tego względu, że jeżeli wyjedzie nam taki WTAUF 100, potrafimy zadać nawet ponad 1400 uszkodzeń z burzaka, także piękne uszkodzenia. I cóż, pojazd posiada 1200 koni. Tak pokrótce przypomnę wam mniej więcej parametry współrzędne tego pojazdu. 1200 koni, aczkolwiek jeżeli chodzi o tonaż, konie na tonę, to nie jest aż tak kolorowo. Niecałe 9 koni na tonę, to jest naprawdę bardzo, bardzo słabo. Prędkość maksymalna 30 km na godzinę, to jest ok, z tego względu, że na przykład taka trójka jeździ troszeczkę wolniej. Opuszczanie działa minus 6 stopni, czas skupiania 2,70, dlatego ja na przykład na tej jadce wożę u siebie skupiaczkę dodatkowo. I cóż, celność bardzo fajna, jak na tak potężne działo, 0,35, to jest naprawdę dość fajnie. Tutaj widzę, przeszkadza troszeczkę jeden z graczy, koledze. No i teraz jest akurat czysty przestrzał. Powiem wam, nie wiem dlaczego, ale z tej strony zdecydowanie lepiej mi się gra. Jest tutaj takie fajne zagłębienie. Tamte pojazdy, one muszą zdecydowanie bardziej podjeżdżać, gdzie wystawiają swoje dolne płyty i bez problemu jesteśmy w stanie ich tutaj tam przebijać oczywiście. Good game. Jeżeli chodzi o pancerz tego pojazdu, z przodu mamy 200 mm, boki 120 i tył 150. To są naprawdę dobre wartości. No ale ten dźwięk tego działa, to jest naprawdę coś pięknego. I cóż, takie mniej więcej są parametry tego pojazdu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na jego temat, zapraszam oczywiście do Oka Hincula. Pięknie Is wyjechał bokiem. Trochę, kolego, za późno to zrobiłeś. Nie robi się to w połowie bitwy, tylko na początku jak już. Jest jedna artyleria, może mieć tutaj przestrzał, ale nie musi oczywiście. No i tutaj właśnie Raha używa dobrej pozycji dla jaćki, z tego względu, że nie odsłania swojej dolnej płyty, gdzie wiadomo, ta dolna płyta jest dość łatwym celem. No, piękny strzał. Łatwym i miękkim celem, bo niestety, nie oszukujmy się, każdy bije praktycznie w spód jaćki. Bez problemu tam jesteśmy się w stanie wbić. Tak samo w policzki. Też w policzki jesteśmy w stanie się przebić, jeżeli mamy w miarę dobrą penetrację. No i na górze mamy tak zwanego cycka. Na końcu właśnie jest ten was, tak jak, znaczy to działko, tak jak teraz widzicie. I bez problemu też możemy wbić się w to działko. Tortoise niepotrzebnie wyjeżdża. Trzy pojazdy zniszczone, 5 przebić na Rachy koncie. Oj, tutaj w tego Isa raczej nie wejdzie. Jeszcze jakby troszeczkę wyjechał, ale tam się chowa gwiazda. No i była gwiazda, dobra. Oczywiście nie jest to największe działo w grze.
wymieniona gwiazda wcześniej ma troszeczkę większe działo, 183 mm, ale to działo czasami bywa kapryśne, zresztą u Jaćki tak samo. To jest, mówię, tylko gra, nie jest to symulator żaden i nawet jeżeli mamy bardzo miękki pojazd, potrafimy się od niego albo odbić, albo po prostu nie trafić. Doskonałości i niedoskonałości w grze World of Tanks mamy wiele. Tak więc cóż. Bitwa dość wyrównana. A ten tygrys się prosi, no i się doprosił. Cały czas full hapsa, tutaj Racha posiada 2200 punktów wytrzymałości. Jak na ten niszczyciel czołgów, to jest dobra wartość, sporo tego jest. I short czwarty. Trochę słabiej wylosowało. Ale skąd on się tutaj wziął, ten Is? Jak on tutaj przyjechał, to nie wiem. Na szczęście nie było zbyt wiele medów po tej stronie. No i ładnie, bardzo ładnie. Tutaj dostał w policzek, gdzie to jest jego słabym miejscem. Help mouse, okej. Okay. Help mouse, okej. Dobra, został IS-7 na połowie i jeszcze WTO F100. O, teraz pięknie wylosowało. 1149, prawie 1150, bardzo ładne losowanie. Jest i WTA. I zobaczcie. Zero penetration. To się nie dzieje, ale niestety jest to prawdą. Odbić się od WTA F100. Tym bardziej, że kolega widzę celował tutaj do góry. No teraz pięknie trafił, przynajmniej się nie odbił, to już była przesada. To jest właśnie cały World of Tanks. Ups. No już wiele nie zostało hapsa, ale już nie ma WT Alpha, został tylko ten Isior. Dobra, ładnie tutaj z tyłu zatrzymali Isa na gąski, no a Racha go dobił. Piękne uszkodzenia, zobaczcie, ponad 10 tysięcy, 10200 prawie, coś pięknego, naprawdę. 7 pojazdów zniszczonych, jest oczywiście emeczka, Devastator, stalowa ściana, sporo medali. Jeszcze raz dziękuję bardzo za powtórkę, thanks a lot for this replay, Racha, thanks a lot. I cóż, a wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, hej.